Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie, witam. Dzień dobry. Premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, dla firm w drugiej fali kryzysu kilka dni temu, mówił, że to skala pomocy rzędu 9-10 miliardów złotych. Porównując, panie prezesie, to z tym, co działo się wiosną, latem tego roku, no to wydaje się, że to dosyć skromne środki. To już nie są pieniądze zrzucane z helikoptera, bo takie porównanie było stosowane właśnie wtedy. Tak, dzień dobry. Rzeczywiście podczas drugiej fali pandemii widać wyraźnie, że część gospodarki radzi sobie dobrze, część stabilnie, a część branż bardzo mocno, w sumie od marca, dotknięta jest skutkami kryzysu. Są to branże związane głównie z turystyką, z kulturą, gastronomią, około 25 sektorów, no ale stanowią one w przypadku polskiej gospodarki około 5% zatrudnienia, 5% PKB. Stąd ta skala obecnie wsparcia dedykowana tym branżom nie jest aż tak duża jak w drugim kwartale, kiedy to wsparcie dotyczyło praktycznie połowy polskich przedsiębiorstw. Ale to są takie, panie prezesie, środki, które wystarczą na przetrwanie dla tych firm, na zachowanie miejsc pracy? Czy to są takie środki, na jakie dzisiaj nas stać po prostu? Czy możliwości ograniczają to działanie jesienią? No oczywiście trzeba dbać o finanse publiczne. Jak dotąd na wsparcie gospodarki i ochronę miejsc pracy trafiło ponad 150 miliardów złotych, więc to jest no blisko już 7% produktu krajowego brutto, więc no bardzo duży koszt. Natomiast no mamy środki zabezpieczone też jako Polski Fundusz Rozwoju w kwocie ponad 30 miliardów złotych, które możemy użyć na to dodatkowe wsparcie. Natomiast ono musi być adekwatne do potrzeb i no tak szacowane są w tej chwili potrzeby właśnie na te około 10 miliardów złotych tych branż, które w tej chwili najmocniej cały czas odczuwają skutki pandemii w perspektywie wiosny. W perspektywie wiosny, czyli te 10 miliardów złotych to są środki, jakie wydamy do wiosny przyszłego roku? Czy bliżej tych 30 miliardów zabezpieczonych, o których pan prezes mówi? Nie, my tutaj mówimy, że prawdopodobny koszt tych instrumentów za okres listopad do marca w odniesieniu do tych branż wyniesie około 10 miliardów złotych. My w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju uruchamiamy ponownie tarczę finansową dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw właśnie związanych z tymi branżami. Tu będzie dofinansowanie kosztów. Przedłużamy także program dla dużych firm. No i umorzenie subwencji dla tych firm w najtrudniejszej sytuacji z tej pierwszej tarczy właśnie działających w tych branżach. Wiele z nowych instrumentów, także te wspomniane przez pana prezesa, muszą czekać na notyfikację Komisji Europejskiej. Jak tutaj wygląda perspektywa czasowa, kiedy będzie notyfikacja, kiedy pieniądze popłyną do przedsiębiorców? No tak, no trzeba wziąć pod uwagę, że przedsiębiorcy są rzeczywiście w trudnej sytuacji teraz. Staramy się działać jak najszybciej. Prowadzimy już w tej chwili konsultacje z Komisją Europejską. Chcemy, aby notyfikacje zostały złożone do końca tego tygodnia, zgody do połowy grudnia, a program mógł wystartować w styczniu. Czyli w styczniu już wypłata pieniędzy dla przedsiębiorców, tak? Tak, w przypadku, tak, tutaj mówimy w przypadku tych instrumentów z Polskiego Funduszu Rozwoju, bo trzeba pamiętać, że premier przedstawił 10 łącznie rozwiązań wspierających w tej chwili gospodarkę. No, blisko połowa z nich już jest w tej chwili wdrożona. Również te branże za listopad będą objęte z chociażby zwolnieniem ze składek na ubezpieczenia społeczne czy wypłatą postojowych. Natomiast te dodatkowe instrumenty, o których mówimy z Polskiego Funduszu Rozwoju, no wymagają tej niełatwej procedury zgód na pomoc publiczną i spodziewamy się, że od stycznia będziemy mogli wystartować. Panie prezesie, dawno temu, w trochę innej jeszcze tak naprawdę przedkoronawirusowej rzeczywistości, bo w lutym ówczesna wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że epidemia koronawirusa może być szansą dla polskich przedsiębiorców. To wtedy pani premier była za te słowa mocno krytykowana, ale jednak patrząc na no chociażby prognozy Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, czy jego brak w tym roku w
przyszłym roku, to czy można powiedzieć dzisiaj, że Polska po epidemii, po kryzysie wywołanym epidemią wyjdzie relatywnie silniejsza gospodarczo w Europie, na świecie, jak spojrzymy na nasze otoczenie? To taka teza jest do obrony? Ja rzeczywiście tak od kilku miesięcy mówię, że no pandemia to wszystkim jednak duża siła taka destrukcyjna. No nie widzę tutaj zbyt dużo pozytywów. Najlepiej gdyby jej w ogóle nie było i oby się skończyła jak najszybciej. Natomiast ja rozumiem, że też pani premier miała tutaj na myśli to, że były zrywane łańcuchy dostaw. Część firm z Europy, Stanów Zjednoczonych no ostrożniej podchodzi teraz chociażby do lokowania inwestycji w dalekiej Azji. Polska może skorzystać chociażby w tym wymiarze przyciągnięcia większej liczby inwestycji zagranicznych. No i z drugiej strony widać to po danych dotyczących rynku pracy. Nie mamy według danych Eurostatu wzrostu bezrobocia rok do roku. Mamy jeden z niższych spadków PKB. Radzimy sobie lepiej niż wiele innych krajów. I rzeczywiście w tej pomocy, to tutaj pan redaktor to powiedział, też chodzi nam o to, żeby polskie firmy nie straciły konkurencyjności względem swoich zagranicznych konkurentów, a pamiętajmy, że chociażby w Niemczech ta pomoc też jest znacząca, bo nie wszystkie kraje decydują się na tak dużą pomoc, ale część rzeczywiście udziela ją na szeroką skalę. No ale panie prezesie, tak konkludując ten wątek, gdzieś patrząc na światową gospodarkę i na naszą pozycję przed epidemią, to po epidemii będziemy gdzieś w tej światowej hierarchii trochę jednak wyżej? W tym znaczeniu, że podczas kryzysu nadrobimy część zaległości rzeczywiście, jeżeli chodzi o poziom dochodów w Polsce, o poziom PKB. Natomiast to wynika z tego, że część krajów po prostu ma mocniejsze spadki gospodarki niż Polska. No wolelibyśmy nadrabiać trochę inaczej, że rozwijamy się szybciej niż inni. Jasne. Natomiast rzeczywiście mamy szansę, aby do końca przyszłego roku de facto osiągnąć poziom z powrotem gospodarki taki, jak był przed COVID-em. Dla wielu krajów to jest perspektywa dopiero rok czy dwa lata później. Panie prezesie, zawetowanie unijnego budżetu i funduszu rozwoju z perspektywy kryzysu gospodarczego budzi pana niepokój? Czy budzi mój niepokój to, że te działania dotyczące funduszu odbudowy, czy wcześniej wsparcia, jakieś wsparcie dla gospodarki z poziomu Unii Europejskiej były bardzo wolne, prawda? No de facto wszystkie kraje na poziomie lokalnym, narodowym musiały sobie radzić ze skutkami pandemii. Ta dyskusja dotycząca praworządności w tej sytuacji pandemii no jest dla mnie no niepokojąca, wprowadza dodatkowe ryzyka. A dyskusja o wecie nie jest niepokojąca i weto nie wprowadzałoby jeszcze większych ryzyk, panie prezesie? Ja powiem, że ja oczywiście jestem za tym, żeby wszystkie kraje były praworządne, aczkolwiek uważam, że wprowadzanie tak ogólnych definicji, które nie są sprecyzowane, nie wiadomo co oznaczają, jest niewłaściwe. I z tej perspektywy rozumiem stanowisko premiera w tej sprawie. No dobrze by było, aby jak najszybciej jednak doszło tutaj do jakiegoś porozumienia. To jeszcze ostatnia sprawa. Ministerstwo Kultury rozdysponowało 400 milionów złotych. No ludzie kultury mogli dostać do 50% utraconych wpływów. Czy gdzieś, panie prezesie, przedsiębiorcy mogli liczyć na tak hojne wsparcie państwa? 50% utraconych wpływów? Czy ta sytuacja jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o kulturę? Czy te fundusze, które pan rozdysponowywał, czy gdzieś też był taki przelicznik, taki mechanizm? Znaczy ja powiem, jestem znacznie może mniej krytyczny w stosunku do Ministerstwa Kultury, niż widać było to w mediach też przez ten weekend. No, ministerstwo podjęło decyzję o wstrzymaniu wypłaty tych środków, a to dlatego, że wiem, jak trudno jest konstruować te kryteria i te algorytmy, tak żeby one były możliwie sprawiedliwe. No intencje były na pewno dobre. Chodziło o to, żeby wesprzeć wszystkich, którzy pracują w polskiej kulturze. Być może niektóre warunki po prostu nie były dopasowane do specyfiki działania poszczególnych uczestników tego życia kulturalnego, bo trochę inaczej jest wśród artystów, trochę inaczej jest wśród instytucji kultury. Stąd wyszły dosyć wysokie kwoty w niektórych przypadkach.
Natomiast tu jeszcze jest dodatkowa trudność, bo większość osób w branży kultury pracuje na umowę o dzieło. My konstruowaliśmy te programy głównie w oparciu o zatrudnionych, gdzie w branży kultury jest to praktycznie niemożliwe, więc nie jest to rzeczywiście łatwe, no ale rozumiem, że Ministerstwo Kultury dokona przeglądu teraz jeszcze zasad tych wypłat. A mówił to Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Bardzo dziękuję panie prezesie za rozmowę i dobrego dnia życzę. Bardzo dziękuję wzajemnie. Do widzenia. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dobrego dnia, udanego tygodnia. Do usłyszenia jutro. Radio Plus. Sedno sprawy.